Cześć, cześć. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić recenzję książeczki pani Agnieszki Siepielskiej. Będzie to Grzech Reda, część czwarta, Wydawnictwa Akurat. I mam tu dla Was na wstępie taki cytat. Za każdym razem, gdy go widzę, zabiera mi dech w piersi. Obserwuję z zachwytem, jak lekki, letni wiatr rozwiewa jego ciemne, kręcone włosy. Mogłabym się tak gapić całą wieczność. Chciałabym w końcu zebrać w sobie tyle odwagi, żeby podejść i oderwać od niej ręce chłopaka, do którego wzdycham dniami i nocami. Jednak powstrzymuję się, pamiętając, z jakiego powodu pozostaję w cieniu. Słuchajcie, książka jest tutaj napisana z perspektywy postaci, więc bardzo dokładnie wiemy, co robią, co mówią i przede wszystkim, co czują, gdyż no bywa, że słowa nie zawsze pokrywają się z uczuciami. Zapoczątkowuje ją wstęp z czasów wstecznego, kiedy to ona właśnie o nim marzyła. Obiecuje sobie wtedy, że pewnego dnia Red będzie jej. Następnie każdy nowy rozdział to są czasy obecne, gdzie czytamy ich historię tylko z perspektywy jednej postaci. Przepiękne, ozdobne pióro, które nawet rzeczy błahe ukazuje jako jakby takie piękne i magiczne. Postacie wiedzą, czego chcą, choć niekiedy muszą to przemyśleć na spokojnie. Mają wyróżniające się charaktery i cechy przodujące. Praktycznie już od pierwszego wersu można się w książce zakochać, gdyż no, wciąga nas naprawdę niemiłosiernie. Bardzo ciężko jest ją odłożyć na bok z dwóch powodów. Pierwszym jest bardzo wciągająca fabuła, która co jakiś czas nas zaskakuje takimi jakby znakami zapytania. Są wątki, które poznalibyśmy najlepiej od razu. A drugim powodem są, jak widzicie, krótkie rozdziały, gdzie co rusz człowiek obieca sobie, że jeszcze tylko jeden rozdział i wezmę się za ten obiad. No i cóż, wtedy akurat obiadu nie było, więc możecie się domyślić, co robiłam. I tak wchodząc w losy bohaterów, czytamy o tym, że Red nie jest zainteresowany pewną dziewczyną, lecz musi to zrobić. Niekiedy pragnienie poznania odpowiedzi na dawne pytania zmusza go do postępowania w niezbyt rozważny sposób. Wciąż nie daje mu spokoju pewna śmierć, a wychodzi na to, że tylko w ten sposób może się tego dowiedzieć. No, nie spodziewa się jednak, że jego aktorskie wyczyny pozostawią otwarte drzwi z przeszłości i nagle wszystko zacznie się zmieniać, a uwierzcie mi, że było o czym czytać. Powiem Wam, że no jak widzicie, to jest tom czwarty, ale wydaje mi się, że jest dosłownie najlepszy ze wszystkich tych, które wyszły do tej pory. Naprawdę, seria warta uwagi. Cały czas coś się dzieje. No i przede wszystkim mamy tutaj motocyklistów, których no jednak, choćbyśmy bardzo nie chcieli, to i tak pokochamy. Wybaczcie, pojawia się mój mały gołgoł, którego musiałam akurat w międzyczasie nakarmić. Ale powiem Wam, że książka jest naprawdę mega, mega świetna. I w ogóle polecam Wam całą serię. Pierwsza jest może lekko sztywniutka, ale ogólnie już później się wszystko coraz bardziej rozkręca. Także ja Wam naprawdę bardzo mocno Wam polecam. A przede wszystkim piękne pióra autorki. No i nie mam się jak z Wami pożegnać, więc tylko powiem hello! Cześć, cześć!